Siarka.pl, Piotr Adamek, witam Was, moi drodzy ogrodowicze. Dzisiaj patrzymy na amerykański aerator, bębnowy, Billy Goat AE401V. Maszyna wyposażona w profesjonalny silnik, typowo użytkowy. Mamy tutaj silnik Vanguarda, zapraszam bliżej. W produkcji Brixa, amerykański silnik typowo komercyjny, z średnią gwarancją na firmę. Moc 5,5 konia, pojemność 205 cm sześciennych do intensywnej, wielogodzinnej pracy. Jeśli chodzi o sam system aeracji, tutaj popatrzymy sobie z tyłu. Jak już powiedziałem na początku, to jest aerator bębnowy, więc mamy tutaj na bębnie 4 rzędy po 6 bolców. One tutaj są zrobione z blachy ocynkowanej, więc dosyć dobre gatunkowo. Z bardzo wygodnym systemem ściągania. Przy okazji można sobie maszyny bardzo łatwo serwisować. Proszę bardzo. Czyli tutaj kwestia tylko odkręcenia śrubek, wymiana szybka, sprawna i wygodna. Głębokość do 7 cm. Będziemy mieli okazję za chwilę się przekonać, bo przeprowadzimy sobie tutaj taką aerację. Napęd. Mamy tutaj przełożenie łańcuchowe. Ja sobie pozwoliłem poluzować tutaj te śrubki, żeby pokazać, jak to wygląda. Więc sobie tutaj to ściągniemy, ten zbiornik. Śrubki sobie poluzujemy, odkręcimy i zobaczymy, co tam w trawie piszczy. Ok, tych śrubek jest stosunkowo niewiele. Chwila, moment. Proszę bardzo. Ok. Zdejmujemy osłonę. Jak widać, solidne przełożenie łańcuchowe, więc ten napęd tutaj kół przednich, 26 cm, on jest sprzężony bezpośrednio z łańcuchem tutaj, który dochodzi nam do bębna, więc w momencie, jak uruchamiamy tutaj te bolce, automatycznie włącza się napęd przednich kół. Prędkość jest regulowana przez obroty silnika od około 0,8 do 6,5 km na godzinę. Jak widać, no nie ma tutaj żadnej fuszerki. Urządzenie z jednej strony bardzo proste konstrukcyjnie, ale tutaj producent widać, że nie oszczędza na materiałach. Solidne. Tutaj mamy kasetę z łożyskami w solidnych, żeliwnych pancerzach, ze smarownicami łatwo dostępnymi. Tutaj widać też koła pasowe. Nie są tutaj wykonane żadnego plastiku, tylko już z konkretnych metali. Solidne paski. W większości modeli są to paski kevlarowe, więc o bardzo dużej odporności na ścieranie. Bardzo typowe dla Billego, bardzo praktyczne rozwiązania, które stosują w przypadku tutaj uruchamiania tego systemu bolców. Mamy tutaj sprzęgło, oczywiście w kąpieli olejowej, i bardzo wygodny system załączania tego mechanizmu do aeracji. Wystarczy tylko zaciągnąć tą dźwignię i tyle. Tutaj zwalniamy tą dźwignię do trybu pracy, zaciągamy to, automatycznie włącza nam to napęd bolców. Tutaj założymy sobie z powrotem naszą osłonę. Zatem widać, że z punktu widzenia serwisowania i obsługi maszyna jest bardzo prosta. Nie wymaga jakiejś specjalistycznej wiedzy, żeby wymienić olej, żeby wymienić te elementy do aeracji. Więc jest bardzo wygodna pod tym względem. I teraz tak, urządzenie ma szerokość 48 cm. Jak widać, koła są po zewnętrznej części urządzenia. Co w odróżnieniu od rozwiązań, gdzie na przykład te kółka mamy z przodu, po pierwsze, nie powoduje nam tutaj ślizgania przy skręcaniu, po drugie, nie wgniata nam wykorków, no i po trzecie, przy wjeżdżaniu na przykład na samochód wystarczy podłożyć deski, włączyć napęd i elegancko można sobie wjechać. Ta maszyna trochę waży, bo to jest bez tego zbiornika około 106 kg. Teraz ten zbiornik tutaj zasadniczo jest bardzo praktyczny, bo tak, jeżeli mamy mokrą, miękką glebę, możemy bez tego napełnionego zbiornika jechać. Natomiast ten zbiornik można napełnić i po napełnieniu on zajmuje waga tego zbiornika jest około 23 kg, więc dodatkowo możemy sobie to urządzenie obciążyć. Dlaczego taki zbiornik? Bo w przypadku, gdy na przykład potrzebujemy maszynę gdzieś przetransportować na samochód, opróżniamy go z wody. Urządzenie jest jak na aerator stosunkowo lekkie, więc kwestia transportu jest dosyć wygodna.
Jego można, jego się normalnie zakłada i zdejmuje. Tutaj mamy z tej strony korek, który zatykamy, zalejemy wodą. Okay. Również z punktu widzenia ilości miejsca, które zajmuje w garażu, zarówno składanie, jak i rozkładanie maszyny jest bardzo wygodne. Tutaj wystarczy zdjąć tylko te dwa bolce. Proszę bardzo, maszyna złożona. Chcemy ją rozłożyć. Chwila, moment. Zamykamy. Tutaj zakładamy i gotowe. Przy maksymalnej prędkości, czyli te 6,5 km na godzinę, mamy tutaj wydajność około 2000 metrów na godzinę. Ja sobie tam kawałek obszaru już przygotowałem, więc zrobiłem sobie taką wertykulację. Najpierw ten trawnik skosiłem, żeby pokazać, jak maksymalnie głęboko te bolce idą. No, producent podaje, że do 7 cm. Wziąłem sobie linijkę, więc sprawdzimy sobie faktycznie, jak ta głębokość wygląda. Zapraszam na prezentację z Aerat. Mamy nasze wykorki, jak widać. Teraz sobie zobaczymy, jaka jest głębokość tych wykorków. Wziąłem sobie specjalnie długopis i miarę, żeby sprawdzić. Okay. Dodamy, wyciągamy i mierzymy. Siódemka jest. Czyli tak jak producent deklarował, do 7 cm robi nam aerację dogłębną. Równomiernie rozłożony wykorek. Cóż, nic zadać, nic ująć. Aerator wębnowy amerykański Billy Goat AE401V, komercyjna jednostka Vanguarda, 48 cm szerokości roboczej, 24 bolce, napęd w przełożeniu łańcuchowym, kosiarka.pl. Pozdrawiam, do zobaczenia wkrótce.